Mrągowscy przedsiębiorcy wspierają uzdolnionych mieszkańców naszego miasta. Dobrym przykładem są Daniel i Paula Lewakowscy, właściciele siłowni Power Gym, którzy mrągowskim kajakarkom Annie i Małgorzacie Puławskim przekazali darmowe karnety na korzystanie z siłowni. Od lat z rządu wspieramy sportowców i różne instytucje, bo trochę pandemia nas przyćmiła, wiadomo, no ale już wracamy na tory, także stwierdziliśmy, że warto pomóc. Dziewczyny też zdobyły jak medale, także warto wspierać takich ludzi i tym bardziej, że są z Mrągowa. Tak? Małgorzata i Anna Puławskie to utalentowane kajakarki z Mrągowa. Anna na ostatnich Igrzyskach Olimpijskich zdobyła 2 medale, srebrny i brązowy. Jej siostra Małgorzata nie kryła zadowolenia z gestu Daniela Lewakowskiego i podziękowała mu za pomoc w rozwijaniu sportowej kariery. Dziękuję bardzo Danielowi za możliwość korzystania z siłowni. Trening kajakarski to nie tylko trening na wodzie, ale również trening na siłowni, gdzie przerzucamy duże ciężary i robimy mocną robotę. Bardzo się cieszę, że razem z moją siostrą bliźniaczką będziemy mogły korzystać z siłowni w Power Gym i używać profesjonalnego sprzętu, przygotowując się do zbliżającego się sezonu. Daniel Lewakowski wspiera nie tylko mrągowskich sportowców. Ostatnio zaangażował się w pomoc mieszkańcom Ukrainy. Za granicę jeździ regularnie i w różny sposób pomaga poszkodowanym w wojnie. Dlaczego to robi? Pewnie dlatego, że ostatnio zachorowałem na COVID i dosyć ciężko przeszedłem. I chyba myślę, że takie drugie życie dostałem, dlatego zacząłem po prostu w ten sposób. Paweł Krasowski, Urząd Miejski w Mrągowie.